Cześć, nazywam się Robert Marchel i od 2008 roku prowadzę konsultacje m.in. na temat tego, jak naprawiać związki. A dzisiaj powiem Ci, w jaki sposób ograniczyć kłótnie w Twoim związku, nawet jeśli Twój partner nie zmieni się, na początku przynajmniej, nawet o włos. Zapraszam. Pozwól, że opowiem Ci jedną niesamowitą historię. Pewnego razu rybak wybrał się na połów swoją łodzią na środek Amazonki. W pewnym momencie mocno się przestraszył i jednocześnie oburzył, bo zobaczył, że powoli, ale jednak prosto na niego płynie z prądem inna łódź i jest już bardzo blisko. Zaczął więc krzyczeć i machać rękami, dając znaki, żeby tamta łódź zmieniła kurs, żeby uniknąć zderzenia. Ale łódź była bliżej i bliżej. Rybak w końcu zagotował się ze wściekłości, bo nawet z tak niewielkiej odległości nikt go nie słyszał i nie mógł uwierzyć, że zaraz dojdzie do zderzenia na rzece, która ma ponad kilometr szerokości. A teraz było już za późno, żeby on odpłynął swoją łodzią. W końcu doszło do zderzenia. Głośny huk i zgrzyt stali. Na szczęście prędkość była na tyle niewielka, że żadnej łodzi nie groziło zatonięcie. Kiedy rybak wychylił się, żeby ze wściekłością wykrzyczeć, co myśli o całym zdarzeniu, ku swojemu zdumieniu odkrył, że łódź jest pusta. Prąd musiał zerwać linę i łódź dryfowała swobodnie w dół rzeki. Mógłby uniknąć tego zdarzenia, gdyby zamiast domagać się, żeby ktoś inny zmienił kierunek, on sam podjął jakąś akcję. Z tej historii można wyciągnąć niezłą lekcję nie tylko na temat żeglugi po Amazonce, ale też odnośnie Twojej relacji z partnerem lub dowolnym innym człowiekiem. Lekcja brzmi: bez względu na to, jak zachowa się Twój partner, Ty nadal masz wybór, jak na to zareagować i co z tym zrobić. Nie musisz wymagać, żeby Twój partner się zmienił. Wystarczy, że Ty się zmienisz i nauczysz się odpowiedniej reakcji, bo nad sobą masz znacznie większą kontrolę. I wtedy unikniesz zderzenia. Zobaczmy, jak to działa w praktyce, kiedy para pokłóci się o finanse. Bartek wydał za dużo pieniędzy na wypad z kolegami i teraz Anita jest na niego zła, bo nie mogą sobie pozwolić na kupno nowego łóżka, które wcześniej planowali. Standardowa reakcja większości ludzi w takiej sytuacji to atak. Jak mogłeś wydać tyle pieniędzy? Dlaczego jesteś taki nieodpowiedzialny? Pytanie brzmi, co dokładnie spodziewa się usłyszeć Anita, wypowiadając takie słowa? Jaki cel chce przez to osiągnąć? Prawdopodobnie żaden, bo słowa w takiej sytuacji wypływają automatycznie i nie są ani trochę przemyślane. Nawet jeśli Bartek naprawdę mocno coś przeskrobał, to do tej pory kłótnia nie miała miejsca. To reakcja Anity sprawiła, że para zaczyna się kłócić. Najbardziej prawdopodobne jest, że Bartek na atak Anity również odpowie atakiem. Co w takim przypadku najlepiej zrobić? Zanim zastanowimy się, jak najlepiej się zachować, przemyślmy, jakie Anita może mieć cele w takiej sytuacji. Te, które ja proponuję, to zapobiegnięcie powstania podobnego zdarzenia w przyszłości. Sprawienie, żeby Bartek tak lekkomyślnie nie wydawał pieniędzy w przyszłości. Utrzymanie dobrej relacji z Bartkiem. Atak na Bartka oczywiście nie sprzyja utrzymaniu dobrej relacji. Wbrew pozorom nie działa też edukująco, bo w tym samym momencie, w którym pojawia się wrogość, znika zrozumienie. Włączają się mechanizmy samousprawiedliwiania i Bartkowi bardzo trudno będzie wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Właśnie dlatego atak z reguły jest najgorszą możliwą reakcją. Dowodem na to są kłótnie, w których pary latami oskarżają się o to samo, a jednocześnie nic się nie zmienia. Oczywiście oprócz tego, że z czasem coraz mocniej osłabiają się ich wzajemne uczucia. Zobaczmy jednak, że ewentualny kontratak Bartka, kiedy sam został zaatakowany, też nie będzie niczym usprawiedliwiony. Nie chodzi mi wyłącznie o fizyczne starcie, ale przede wszystkim o słowne. On też ma tą moc powstrzymania automatycznej wrogiej reakcji. Też może się zastanowić, co w takiej sytuacji można osiągnąć i jak to najlepiej zrobić. Być może wtedy byłby w stanie przewidzieć, że Anita może odbierać to, co się stało, jako brak szacunku do niej. Może czuć się sfrustrowana i bezsilna, bo długo czekała na nowe łóżko i nie mogła się doczekać, aż rodzice z pokoju obok przestaną słyszeć wieczorne skrzypienie sprężyn. W końcu będą mogli zasnąć bez zatyczek w uszach. W tym nagraniu nie daję Ci recepty na to, jak zachować się w takiej sytuacji. Zwracam uwagę na to, że do kłótni zawsze potrzeba co najmniej dwóch stron. Bez względu na to, jakie jest zachowanie Twojego partnera, Ty możesz zachować spokój i życzliwość. Zrozumieć, że Twój partner z jakiegoś powodu cierpi i nie jest do końca sobą. Jest jak pusta łódź, która dryfuje po rzece i nie reaguje na komendy i wrzaski. Ale kiedy Ty się zmienisz, wszystko się zmieni.
To zagadnienie nie jest łatwe, ale opanowanie go może potężnie wpłynąć na twoje życie. Tak jak wpłynęło na moje. Dlatego właśnie w tej chwili jestem w trakcie przygotowania obszernego 30-dniowego kursu skutecznej komunikacji, który już niedługo znajdziesz na stronie kursy.jakzdobywać.pl. Jeśli podobało Ci się przesłanie, które niesie ten film, to zachęcam Cię, żebyś wysłał go chociaż jednemu swojemu znajomemu, który wiesz, że może mieć taki problem, albo opublikował je na swoim Facebooku. Jeśli Tobie się spodobało, to jestem przekonany, że innym ludziom też się spodoba i może wpłynąć na jakość ich związków, a w konsekwencji też na jakość całego ich życia. Jak zwykle zachęcam też do tego, żebyś subskrybował ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo dzięki temu dużo łatwiej trafisz na każdy kolejny film, który tutaj publikuję. A na teraz to już wszystko. Dzięki i do następnego razu. Robert Marchel.